mieszkali przez te dwa dni. Ania była zachwycona. Tutaj właśnie sobie konsumuje śniadanko. W każdym razie mamy takie mieszkanie z takim aneksem kuchennym. Łazienki już wam pokazywać nie będę, ale pralka jest, co jest dobrą sprawą. Ogólnie taki urządzony trochę gustownie, to nawet jest jakieś tam po głowie, jak to się tego, troszeczkę w sztukę poszli, jakieś takie komody. Mamy drugi pokój, czyli sypialnię, ale to wszystko tam mało ważne. W każdym razie lokalizacja tego apartamentu jest genialna, bo stąd, tam gdzie ta wieża, nie wiem czy to będzie widać, ale jest już stare miasto w Splicie. A motocykl zostawiam tam. Tam jest takie przejście pod budynkiem. Jest winda, więc jest plus. Tak więc mamy sakwy już spakowane, nie musimy ich jakąś dużą torbą dodatkową zabierać na dół i tam na widoku ludzi wszystko pakować. A apartament nazywa się Lucy w Splicie. Polecamy, myśmy za niego zapłacili 35 euro łącznie z podatkiem jakimś tutaj od miasta, tak, który trzeba opłacić. Tak więc za dwie noce wyszło nas 70 euro. Teraz mamy kolejne dwa dni, tam właśnie w Zatonie 60 euro. Też trzeba powiedzieć, że my nie bierzemy jakiegoś, szukamy luksusu. Nie, zawsze, po prostu, nie. Bo w tej cenie są też bardzo o wiele gorsze. Tak, znaczy my w Trivago, ja zawsze w Trivago wpisuję sobie najniższą cenę i tak poruszam się w bardzo niskim pułapie cenowym. Nie wiem, 130 zł to jest taka dolna granica, ale patrzę czy jest parking, jak blisko jest do miasta. Zwracam uwagę, no bo dodać 20 zł i mieć możliwość parkingu, klimatyzacji, wifi, różnych udogodnień. Patrzymy na to, co nie? Też patrzymy na opinie, żeby miał wysokie opinie i sprawdzamy te opinie, czytamy te opinie niektóre. Tak żeby, jeżeli któraś opinia się pokrywa, to znaczy, że warto się jej przyjrzeć, co nie? Tu akurat nie ma się do czego przyczepić. Tak jak wspominałem, jest winda. A nasz motocykl nocował dzisiaj tutaj. Tam pod pokrowcem. Motocykl jest oczywiście uwalony. Wczoraj znowu nas zopał deszcz. Tu mam blokadę tylnego koła na lince przeciągniętej przez gmola i połączonej z główną blokadą tej felgi i tarczy hamulcowej. Ale przy okazji, przez to, że mamy takiego tripa, że raz motocykl jest obładowany full, jak idziemy do kolejnej mety, a raz jest obładowany słabo, tak jak zwiedzamy. Dlatego muszę ściągnąć teraz sakwy z jednej i z drugiej strony. A dlaczego to robię? Już wam mówię, a mianowicie dlatego, że chcę wyregulować sobie amortyzatory, bo motocykl jest maksymalnie obładowany, a mam na czwartym stopniu ściągnięte sprężyny, dlatego muszę je zmienić na piąty za pomocą oczywiście zestawu serwisowego, który został przeze mnie rozbudowany tylko i wyłącznie o rękawiczki, a ja potrzebuję to i taki fajny, o, to jest klucz do amortyzatorów, tu jest gdzieś strzałeczka, tak, tu jest strzałka, mam na czwórce. Tak więc muszę przekręcić tamtą stronę, żeby ustawić twardsze zawieszenie. Trochę siły trzeba użyć. O, jest. Tu jest już max. 5 zakresów, z czego ja z Anią zazwyczaj jeździmy normalnie w Polsce na czwartym. No ale teraz to już na piątym. Tu mam trochę gorsze dojście. Jest, na czwórce, czyli w tamtą stronę. Bo to ważne, w którą stronę mam przekręcić sprężynę. I tam kręcę. Tą stronę. On jest teraz twardszy, przez co lepiej się będzie trzymał na równej drodze. Makarena i do przodu! Dobry pomysł, żeby włączyć GPS-a, niech nas prowadzi, niech nas ostrzega. Nasz przewodnik, który ma tendencję do pomyłek, ale w gruncie rzeczy zdrowy rozsądek, nawigacja i Google mapy powodują, że naprawdę mało błądzimy. Bardzo ładne miasteczko Omis, ponoć z piracką tradycją, nad ujściem rzeki do morza. Góry, morze i rzeka dają sporo możliwości rozrywki i aktywnego wypoczynku, z tego co patrzyłem. Mamy skuterki. Oni się na nas patrzą jak chyba jak na debili w tych skórach. Normalnie tutaj nagrywać i nagrywać. Co ja zrobię z tym materiałem?
takie rejony jak Bistri, czyli wysoko, wysokie klify. Bardzo ładne. No, sami przyznacie, bardzo mi się podobają takie widoczki. Pięknie. Jest to naprawdę pięknie. I my jedziemy w tamtą stronę. Już? No. Dobra. No ładne zrobili. Apartmani, no thank you. Ale stoją. My tutaj, dla nas to jest za blisko. My musimy dzisiaj sporo kilometrów zrobić, żeby już się zmieścić w tripie, bo już myślimy o powrocie. Motocykle są tutaj troszeczkę ulgowo traktowane i to jest dobrze. Wręcz prawie, że są niewidoczne, ani dla policji, ani dla parkingowych, dla tych od opłat. Nie ma co, musicie zwrócić uwagę na to, że zamków mamy w cholerę, kościołów mamy dużo, twierdze też się jakieś znajdą, parki narodowe też w Polsce jest bardzo dużo, ale plaż mamy niewiele, takiego możliwości jeżdżenia po wybrzeżu i to nas najbardziej kręci. Ale ludzi jak ło! Ale i tak mniej niż w Polsce, Aniula! No nie. Oj, nie przesadzaj. Jest jeszcze miejsce, przynajmniej żadnego parawanu nie widzę. Szukamy jakiejś ładnej plaży, ale takiej, żeby ludzi było tam dużo mniej i żeby był taki fajny kamień do wyskakiwania. Ale szali mają inne te motocykle. Nie ma co. Tak więc na ten krótki odcinek można ryzykować, przejeżdżając na dowód osobisty i na zwykłe OC, ale z tym różnie bywa. I zazwyczaj bezpieczniej i pewniej mieć zieloną kartę i paszporty. My mamy, bo zakup zielonej karty to koszt 20 zł na miesiąc. To jest naprawdę niewiele, a ma się wjazd do większości krajów nie będących w Unii Europejskiej. Różnego rodzaju Albanię, Bośnię, Macedonię i tak dalej. Tak więc no warto. My dodatkowo mamy wykupione ubezpieczenia na odpowiedzialność cywilną, na nieszczęśliwy wypadek, na asystans. Trochę pieniędzy na to poszło, aczkolwiek relatywnie niewiele w stosunku do oferowanych korzyści w razie W i pomocy. Warto sobie takie zaplecze zrobić i mieć problem z głowy, kiedy faktycznie coś by się zdarzyło. No, wkradłem się ubezpieczenie na 2 tygodnie motocykla Assistance z tej mojej warty, gdzie po prostu mam ubezpieczone OC wykupione. Kosztowało 89 zł i umożliwia mi holowania pojazdu do 400 km od miejsca zdarzenia, usuwanie usterki na miejscu, pomoc prawną, pomoc tłumacza i jakiś tam powrót do domu pasażerów, czy zakwaterowanie w razie trwałej usterki. I ogólnie jakieś tam ogólne świadczenia do 10 tysięcy złotych. Tak więc to mam jedno na motocykl i drugie mam wykupione, nie pamiętam od towarzystwa, ale za 183 zł na 2 osoby na 16 dni. Mam takie progi, bo to tak zakładałem, 200 tysięcy na leczenie, czyli koszt leczenia, każdy z nas ma 200 tysięcy złotych. Transport zwłok, transport chorego do Polski się w to wlicza. Odpowiedzialność cywilną w razie, gdybym coś komuś zrobił nie motocyklem, czyli na przykład, nie wiem, rozwalił zabytkową komodę w pokoju, w którym na przykład byliśmy, to do 50 tysięcy euro odpowiada mój ubezpieczyciel. Każdy z nas ma bagaż na 5 tysięcy. W razie, gdyby nam zajebali wszystkie sakwy, no to dostaniemy z tego siano. To jest trzeci pułap, OC, NN i NNW, co najważniejsze, czyli następnie szczęśliwych wypadków.
Mamy 50 tysięcy, więc 500 zł za każdy 1% uszkodzenia ciała. Mądrzy, po poprzednim wypadku się ubezpieczyliśmy. I za to wszystko zapłaciłem 183 zł. Tam jest jeszcze jakiś model właśnie pomocy prawnej, jakieś tam wyżywienie w momencie, kiedy rekonwalescencji. Tak, i jeszcze dodatkowe rzeczy, które mogą się przydać. I, ale z drugiej strony oby się nie przydały. To tak płacicie, żeby się nie przydało, co nie? Dobrze mieć, ale lepiej, żeby się nie przydało. Nie potrzeba dodatkowych przygód i sprawdzania służby zdrowia w Chorwacji. She's an orphan. After you meet her family. Że mam taki bajer na taką właśnie okoliczność, jak moja niezniszczalna deseczka ze zlotu w Rokosowie z zeszłego roku. To jeszcze deseczka z Polski jeździ ze mną. Coś dzwoni. Tak, słucham. Dzień dobry. Normalnie co miejscowość, co zatoczka, to plaża. Zresztą są same zatoczki. Ale te plaże mi się zagospodarowane, gdzie leje się beton, to mi się nie podoba. Tu takie jakieś wyskocznie. Ale palmy pod domem. Jejku, jak mi się to podoba, taka duża palma. Coś niesamowitego. Mi się tutaj podoba, choć te góry mogłyby być troszeczkę mniej obrośnięte lasami. Mogło tu być troszeczkę mniej zieleni. Taki bardziej klimat pustynny mi się podoba. Ale no cóż, tu też jest pięknie. O, jawy. Tu pod tymi domami nieraz taki złom się kryje. W cudzysłowie złom. Niszczeje to, rdzewieje. Ale słuchajcie, naprawdę jest mały ruch tutaj. I tu wszystkie drogi tak wyglądają. Zieleń, skały, morze, jeziora, zakręty. I rzadko trafia się narwaniec, który na serpentynach chce wyprzedzać. Auto wash. Wiecie co zauważyłem? Że na myjniach lub przy warsztatach samochodowych jest robione coś takiego, że jest też kawiarnia. No i że klient czeka sobie, popijając kawę, a zakład robi usługę. No, krajobraz się zmienia z każdą setką kilometrów. No i jakość dróg też już uległa pogorszeniu. Tutaj trochę słabsze te drogi. Nie są tak równe jak w Istrii czy blisko Rijeki. Tak więc nawierzchnia jest wyraźnie gorsza. Powiem wam, że straszne pustki tutaj. O, tu jakiś opuszczony dom, wbudowany w skałę, zarośnięty. Miasteczko u podnóża gór. O, widzicie, kolejne, patrzcie, ile arbuzów. Normalnie tylko jeść. Ale dopiero tutaj widzę te stragany z warzywami.
Wcześniej ich nie widziałem, ale jest ich tutaj naprawdę no, gigantyczna ilość. Nie tylko my lecimy na Dubrownik. Od Dubrownika zostało 70-80 km. A my chyba tankujemy, no. Dobrze by było. Z tego co widziałem, to ceny w Bośni są dla nas bardzo korzystne, ale nie potrafię wam podać przykładu i poprzeć to jakimiś argumentami. A chyba widzę przejście graniczne, schowam kamerkę, bo no nie chcę mieć kłopotów jakichś. No to jesteśmy w Bośni i Hercegowinie. Odprawa na przejściu granicznym trwała o tyle. Jesteśmy nad mieście Neum w Bosni. Szczerze mówiąc, to jakbym nie wiedział, że przekroczyłem granicę, nie byłoby tych oznaczeń, no to bym po prostu stwierdził, że to jest dalej Chorwacja, bo się niczym nie różni. Widać w oddali wielki krzyż. Trochę dziwne, tak duży krzyż i kurde i... No i wiecie, no bo Bośnia chyba jest w połowie jest muzułmańska, co nie? Ale to chyba wszystko jest takie laickie na wybrzeżu, kiedy tutaj jest turystyka, to wszystko jest inaczej rozplanowane. Wszędzie rządzą pieniądze. No ale to i dobrze, że to jest tak, że nie ma tu jakichś na tym tle konfliktów. Na każdym kroku motocykliści, ale tym razem niestety, ale już tylko enduro i turystyki. I ścigacze. Chopera widziałem tylko zaparkowanego i to takiego ładnego, przerobionego. Tylko w tym, w Splicie. W ogóle myśmy w Splicie dzisiaj byli. A to się wydaje tak już dawno. O, jadą dwa czoperki. No to dobrze, no to już jest spoko. Ja bym się znowu pociskamy, a tu... I znowu kafe bar i automyjnia. Tak jak mówię, ten odcinek na Bośni naprawdę mały. To zanim się obejrzałem, już byliśmy na kolejnej granicy. Więc Bośniacy wcale naprawdę... Bośniacy mają taki skrawek, że to jest jeden kurort, należy do Bośni, to jest koniec. Chyba dwie miejscowości i wszystko. Znowu ta sama sytuacja na przejściu. Jedź dalej. Tak jak mu się niepotrzebnie nawet zatrzymał. No ale fajnie, dobra. Przed nami niecała godzina drogi, a więc... Będziemy trochę za szybko. Tak więc na pewno gdzieś zjedziemy coś zjeść. No i popodziwiamy te widoki. Aczkolwiek plaże się skończyły takie fajne.